Siema ciekawscy. PZ to z pewnością raper, którego nie trzeba przedstawiać ani starym słuchaczom polskiego rapu, ani tym młodym. Ku radości wielu muzyk wrócił z nowym materiałem po 7 latach przerwy, która była spowodowana złym stanem zdrowia artysty. I tak 22 września tego roku premierę miała jego najnowsza płyta pod tytułem Muzyka Współczesna, która notabene już przed premierą osiągnęła status złotej płyty, sprzedając się w ilości 15 tysięcy egzemplarzy. Dlaczego to wydarzenie ważne w branży? Jak PZ budował swoją karierę? Zostańcie z nami do końca i dowiedzcie się. Paweł Kapliński urodził się 18 kwietnia 1980 roku w Warszawie. Karierę rapera zaczynał w 1998 roku, kiedy to wraz ze swoim kolegą Marcinem Doneszem, znanym lepiej jako Onar, założył grupę Płomień 81. W tej formacji nagrali 3 albumy zatytułowane Na zawsze będą płonął, Nasze dni i Historie z sąsiedztwa. PZ stawał się coraz bardziej popularny. Jeszcze w 2001 roku w Płocku miała miejsce pierwsza w Polsce bitwa freestyle'owa obrońcy tytułu versus Gib Gibson Squad. Obrońcy tytułu, czyli grupa, do której należał m.in. PZ czy Eldo, zmierzyli się na wolno, czyli tworząc teksty i rytmy na poczekaniu, z Gib Gibsonem, gdzie liderem był Tede. Jakim wynikiem zakończyło się to słowne starcie? Opinie tutaj są różne, jednak większość ludzi powiązanych z kulturą hip-hop w Polsce przyznaje, że tamtego wieczoru nie było mocnych na wersety Tedefa. Mimo że PZ był wówczas jedynym raperem freestyle'owcem, który mógł walczyć z nim jak równy z równym. Niezależnie od wyniku, bitwa w Płocku jest uznawana za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego hip-hopu. Ciekawostką jest, że całe wydarzenie zostało wyemitowane przez polską muzyczną stację telewizyjną Viva. Mimo moralnego zwycięstwa Tede, nie było to ostatnie starcie raperów na rymy. Na ostatnim albumie Płomienia, Historie z sąsiedztwa, pojawił się utwór Co jest, w którym gościnnie udzielił się Nowator. Wersy o bananowym dzieciaku, które nawinął Onar w tym kawałku, Tede odebrał jako diss na siebie, ale odpowiedział na nie dopiero po 8 miesiącach na płycie SN The Myflon z 2006 roku. Jak po latach PZ mówił w wywiadzie dla CGM-u, dograł on zwrotkę w disie, kiedy powiem na osiedlu, tylko dlatego, że w tamtym czasie dużo tworzyli wspólnie z Onarem i poczuł się do tego zobowiązany. W kolejnych disach PZ już się nie udzielał. W tamtym czasie, między 2000 a 2005 rokiem, artysta wydał 2 albumy poza zespołem, które wyprodukował w całości Mikołaj Bugajak, znany bardziej jako Nun. I tak w 2002 roku ukazała się ich pierwsza płyta zatytułowana Muzyka Klasyczna, gdzie znalazły się m.in. takie utwory jak Seniorita, Bez Twarzy czy Ukryty w Mieście Krzyk. Gościnnie na albumie pojawili się tacy raperzy jak Focus, Eldo czy też Małolat, młodszy brat PZ-a. W 2004 roku duet raper-producent Idąc za ciosem wydał krążek o nazwie Muzyka Poważna. I mimo tego, że oba albumy wtedy nie osiągnęły żadnego jak na tamte czasy sukcesu komercyjnego, to dzisiaj nazywane są klasykami polskiego rapu. A PZ nie zwalniał tego. W 2007 roku ukazał się jego kolejny album, Muzyka Rozrywkowa. Nazwa płyty nie jest przypadkowa, bowiem jest przejściem w klimat muzyki klubowej, a bity do 13 z 15 kawałków, które pojawiły się na albumie, wyprodukował Szogun, producent związany m.in. z warszawską ekipą Szybki Szmal. Płyta dotarła do 5 miejsca listy Oli's w Polsce. Może nie wiecie, ale PZ może się również pochwalić epizodem w telewizji. Był prezenterem programu Rap Fura emitowanego na antenie stacji telewizyjnej Viva oraz wystąpił gościnnie w serialu kryminalnym emitowanym na antenie TVN Kryminalni. Ale oczywiście najważniejsza była muzyka. I tak w 2009 roku PZ wydał pierwszy mini album Muzyka Emocjonalna. Co ciekawe, można było zamówić go jedynie przez internet, a jego nakład wynosił zaledwie 5 tysięcy egzemplarzy. Rok później PZ założył markę odzieżową Koka oraz wytwórnię Koka Beats i wydał pierwszy album, który nagrał wraz ze swoim bratem. Album pod tytułem Dziś w moim mieście zyskał miano złotej płyty dzięki sprzedaży ponad 15 tysięcy kopii. Następnie na rynku pojawił się album powstały we współpracy z Sidneyem Polakiem, z którym raper działał już wcześniej. Chyba wszyscy kojarzycie utwór Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Niestety po premierze płyty Radio PZ doszło do konfliktu między raperem a Sidneyem Polakiem, który zarzucał mu brak zaangażowania i niesubordynację, natomiast PZ o konflikcie wypowiedział się w następujący sposób, mówiąc, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o. Tymczasem fani rapera stanęli po jego stronie. Być może na zachowanie PZ-a wpłynęły jego problemy zdrowotne. Pierwsze doniesienia o złym stanie muzyka pojawiły się w 2009 roku, kiedy odwołał kilka koncertów spowodowanych poważnymi problemami z kręgosłupem. Raper napisał w oświadczeniu, że od lat jest zakwalifikowany do operacji, ale boi się jej, bo istnieje duże ryzyko niepełnosprawności i innych powikłań. 7 maja 2013 roku wydał singiel pod tytułem Ostatni track, a media obiegły informacje o jego prawdopodobnym końcu kariery. I mimo sporadycznych wystąpień w branży, musieliśmy czekać aż 7 lat na kolejny album PZ-a. Jak muzyk przyznał w wywiadzie, musiał
się odciąć, bo przebywał albo w domu, albo w szpitalu. I chociaż jest sprawny, napotkał już swoje ograniczenia. To dlatego i z konieczności dbania o kręgosłup PZ świadomie zrezygnował z dużej trasy koncertowej, przyznając, że częste występy zbyt go obciążają. Nowa płyta, zatytułowana Muzyka Współczesna, już w przedsprzedaży pokryła się złotem, co wcześniej artyście się nie zdarzyło. Na płycie również nie zabrakło gości. Ciekawym przykładem jest tu utwór Gorzka Woda. W pierwotnej wersji tego kawałka można usłyszeć jedynie wersy PZ-a, natomiast w pierwszym remiksie gościnnie swoje kwestie dograła tak zwana stara gwardia polskiej rap sceny, czyli Paluch, Kękę, Sokół oraz Ten Typ Mes. W drugim remiksie zwrotki nagrali natomiast reprezentanci młodego pokolenia rapu – Oki, O Co Chodzi, Jan Rapowanie czy Zdechły Osa. Natomiast w kawałku 2K30 pojawia się jeden z najpopularniejszych raperów w ostatnich latach, czyli Taco Hemingway, o którym też mamy odcinek. PZ przyznaje, że jego najnowsza płyta to prosty album o życiu, powstały z perspektywy prawie 40-letniego faceta, który nadal chciałby jak kiedyś czasem robić głupoty, choć dzisiejsza rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. A co wy myślicie o najnowszym albumie Pawła z Ursynowa? Który z kawałków najbardziej przypadł Wam do gustu? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, jeśli zależy Wam na codziennych, ciekawych informacjach o gwiazdach. Do usłyszenia!